find like news ago. Panie prezesie, z jakiej okazji ten festyn? Dzisiejszy festyn odbywa się z okazji zakończenia sezonu dla grup dzieci i młodzieżowych. Udało nam się tutaj zorganizować dzięki pomocy Urzędu Miasta i firm lubońskich i klubu Zjeżdżalnię Dmuchaną. Parę atrakcji, tutaj mamy grilla, także napoje, jakieś słodycze dla dzieciaków. A w tej chwili ile dzieci trenuje w Lubońskim? W tej chwili mamy 5 grup młodzieżowych, gdzieś tam około, różnie to jest, bo juniorzy liczą 18-20 zawodników, a mamy Orlików, która grupa liczy prawie 40 zawodników, także tak uśredniając to wszystko po 25, to tam daje nam gdzieś tam 120-130 osób. A jakie macie założenia? Bo często są zarzuty, że w Lubońskim nie grają piłkarze z Lubonia. Znaczy założenia są takie, że stawiamy po prostu na młodzież tutaj, żeby ściągać tych chłopców z Świerczewo, Dębiec, z Luboń i tutaj ich szkolić. Taki mamy plan, żeby ta szkółka nasza piłkarska lubońska działała i wychować sobie zawodników do pierwszej drużyny, czyli do trzeciej ligi na tą chwilę. Kto, no, który stanie, na kogo się rzuci? Nie, hej chłopacy, jak wam się podoba? Bardzo fajnie jest. Wszędzie powinny być takie imprezy? Tak. A wy co powiecie, walczyliście już? Tak, wygrałem. My jeszcze czekamy na razie. Jak powiedz, że się walczyłeś? O, fajnie, ale trochę dłuższo w tych kaskach. No, ciężka walka była? A, taka. Średnio. No. Powiedzcie, jak tam na zjeżdżalni, fajnie? Czwarty. Tak. Czekaj. Fajnie. Pięć. Częściej powinny być takie typu zabawy. Sześć. Tak. Siedem. Ale co jest najbardziej takiego fajnego? To jeszcze w zjeżdżanie. Fajny pomysł, że klub zorganizował tego typu imprezy. No, uważam, że bardzo fajne. Pożyteczne dla wszystkich, dla dzieci, dla rodziców, widzą co się dzieje, że bardzo fajnie. Ja też jestem zadowolona. Super. Bardzo fajnie. Tu kolega będzie mówił, bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. To jest po raz pierwszy, tak? My tak, my jesteśmy po raz pierwszy, a czy poprzednio było w poprzednich latach, to nie wiem. Tak, jest to pierwsza impreza tego typu i w poprzednich latach czegoś takiego nie było. A ty czas na czego fajnie? Tak. Dzieciaki mają frajdę i w końcu coś się dzieje w klubie, nie jest oparte tylko na treningach. Teraz będzie to mi się bardzo. Narzekają, narzekają. Tak jest. To jest.